W październiku oddany zostanie do użytku jeden z odcinków obwodnicy Suwalskiej łączący ulicę Reja z Pułaskiego. Z kamerą odwiedziliśmy plac budowy obwodnicy. Praca faktycznie wre. Wszystkie prace, jak zapewnia nas dyrektor kontraktu Zbigniew Hamerlik, idą zgodnie z harmonogramem. Na odcinkach A i B prowadzone są roboty w pełnej skali i w pełnym przekroju. Zbliżamy się do końca realizacji odcinka B. Tutaj na odcinku B, czyli od ulicy Reja do drogi krajowej nr 8, ten odcinek mamy wykonać i uzyskać pozwolenie na użytkowanie do 17 października 2017 roku. I na tym odcinku to zaawansowanie jest bardzo duże. Jesteśmy na etapie odbiorów technicznych, robót wykończeniowych, nasadzeń, siania trawy, przygotowywania dokumentów odbiorowych. Na wykonanie pozostałej części prac na odcinku od ulicy Reja do połączenia z obwodnicą Augustowa Budimex ma czas do 17 marca 2019 roku. Jeśli prace będą nadal postępowały w dotychczasowym tempie, możemy być dobrej myśli. Może nawet droga oddana zostanie nieco wcześniej, na co liczy i prezydent, i mieszkańcy. Droga, zgodnie z założeniami, będzie miała betonową nawierzchnię. Pierwszy odcinek tej nawierzchni, odcinek próbny, został wykonany w lipcu, w połowie lipca, na trasie na odcinku B. Nawierzchnia jest betonowa, jest w województwie podlaskim, jest pierwszą nawierzchnią betonową wykonywaną tutaj przez naszą firmę. Wiem, że w sąsiednich województwach też te realizacje są. My uważamy, że nawierzchnia betonowa, zresztą grono inżynierskie też to potwierdza, że nawierzchnia betonowa jest trwalsza, dłużej wytrzymuje nacisk i mniej elementów eksploatacyjnych są w trakcie gwarancji wykonywanych. Na 13-kilometrowym odcinku będą dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Na węzłach zaplanowane są także dodatkowe pasy zjazdowe, pojawią się też pasy awaryjne. Na obwodnicy powstanie łącznie 13 typowych drogowych obiektów. To są wiadukty, przepusty żelbetowe. Mamy jeden obiekt stalowy w ciągu trasy. Pozostałe obiekty są typowymi obiektami skrzynkowymi, obiektami żelbetowymi, sprężonymi. Każda droga poprzeczna, która przebiega, ona będzie miała jakiś obiekt bezpośredni albo prowadzący ruch nad istniejącą drogą, albo pod. Więc tutaj jakichś takich utrudnień nie będzie, że droga poprzeczna jakaś znika, czy ją drogami zbiorczymi przesuwamy. Bardzo logicznie i takie w miarę z pomysłem ten projekt został zrobiony, więc można powiedzieć, że wszystkie drogi, które są, przebiegają przez naszą budowaną obwodnicę, one będą miały obiekty. Więc nie będzie takich utrudnień, że trzeba będzie zjeżdżać na drogi zbiorcze i później za jakiś czas wjeżdżać na jakieś obiekty. Projekt uwzględnia przepusty dla zwierząt, a także most nad Czarną Hańczą. Na 13-kilometrowym odcinku zaplanowano węzeł Południe, który w dużej mierze już istnieje, węzeł Zachód ze zjazdem w kierunku Olecka oraz węzeł Północ w sąsiedztwie ulicy Pułaskiego. Tu właśnie zacznie się nowa droga w kierunku Budziska. Tę budować będzie już inna firma. Jej zadaniem będzie wykonanie pełnego węzła północy i dalszej części trasy. Zadanie Budimexu kończy się na łącznicy przy Pułaskiego.